Są dwie historie w tym świecie. Jedna historia to jest historia ludzka i to jest historia niewierności. A druga historia to jest historia Boga i to jest historia wierności. To, co święty Paweł dzisiaj pisze w swoim liście, to jest coś, co on nazywa sprawiedliwością Boga, ale tak naprawdę mówi właśnie o wierności. O tym, że przez całą historię, tę pierwszą, ludzkich niewierności, on pozostaje wierny. I to nie jest taka wierność, którą on by próbował nas koleć w oczy, mówiąc, zobacz i miej poczucie winy, ty nie wierny grzeszniku. Nie. Jego wierność, o której opowiada Biblia, wierność, która jest na każdym kroku, jaki on stawia, to jest źródło naszej ogromnej nadziei. Bo w mojej własnej historii napotkam całe pasmo niewierności i mógłbym się tym załamać. Ale kiedy patrzę na jego historię, z jaką stałością on mnie kocha, z jaką wiernością on mnie kocha, to się staje źródłem nadziei i to się staje dla mnie takim czymś, czego się mogę uchwycić. Stąd w ogóle symbolem nadziei jest kotwica. Kotwica jest symbolem właśnie nadziei, która jest mocno wczepiona w wierność Boga. To Jego wierność jest gwarancją, że ja w całej swojej biedzie i ułomności mogę być zbawiony. Moi drodzy, ten fragment z Ewangelii, który dzisiaj czytamy, to jest taka część dosyć takiego długiego pasusu u świętego Łukasza, takiego jednego z najostrzejszych fragmentów, gdzie Pan Jezus mówi no, takie najtrudniejsze słowa. I kochani, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nie jakby podwójnie, jednocześnie widząc to, co Jezus mówi, ale też patrząc na to, co z tym zrobił. Już się tłumaczę. Kochani, rzeczywiście warto, bardzo warto przyjąć te słowa zupełnie na poważnie. Nie próbować ich zmiękczać, nie próbować w nich, nie wiem, szukać jakiegoś takiego taniego wytłumaczenia czy usprawiedliwienia. Nie. Jezus naprawdę wzywa w tych tekstach, które się pojawiają w tym fragmencie Ewangelii, do bardzo radykalnego nawrócenia. Jezus bardzo jasno piętnuje różnego rodzaju nadużycia, formalizm religijny, piętnuje różne zwyczaje, które nie mają sensu, albo które stały się, tak jak wam to już mówiłem parę dni temu, narzędziem do bicia ludzi itd., itd. Czyli piętnuje różnego rodzaju nadużycia w Kościele. I broń Boże, nie wolno jakby z tych takich ostrych słów rezygnować. Też mamy w tym tekście bardzo jasne takie słowa pewnej groźby, nie? Że za grzechy, za odejścia, za niewierności jest po prostu konsekwencja. I tu nie chodzi o to nawet, że tam jest jakaś kara od Boga. To jest takie wyrażenie, którego myślę, my już trochę nie rozumiemy. Nie. Chodzi o to, że zło ma w sobie konsekwencje. Kiedy czynisz zło, to ono po prostu niszczy. To zło niszczy ludzi, ale też niszczy ciebie, niszczy tego, który to zło robi. Jezus się tu nie patyczkuje, w sensie nie mówi, że nie ma takich konsekwencji. Nie mówi, że to się nic nie stanie, jak będziecie czynili zło. Ale jest jedno zdanie, które mówię, mimo całej tej absolutnej ostrości, i broń Boże, nie wolno z tej ostrości rezygnować, ale jest jedno zdanie, które pokazuje też to, co Jezus z tym zrobił. Zobaczcie, Jezus mówi, że tak jak przelaliście tam krew proroków i ją przelewacie, mówi, od po prostu setek lat, tak musi być przelana krew tych, którzy przelewali. Czyli mówiąc krótko, muszą ponieść karę i ich krew musi być przelana. Tylko zauważcie jedną prostą rzecz. Kto tą krew przelał? Kto tą krew przelał? Jezus ją przelał. Czyli co mówi Jezus? Nie mówi czegoś takiego, nie ma kary. Nie mówi czegoś takiego, nikt nie musi ponosić konsekwencji. Nie mówi czegoś takiego, da się spokojnie to skreślić, nie będzie żadnego problemu. Tylko co mówi Jezus? To się musi odbyć. Ktoś to musi zrobić. I ja to zrobię. Kochani, dla mnie to jest, mimo że bardzo groźny tekst, to jest to jedna z najlepszych dobrych nowin w Ewangelii. My znamy takie dobre nowiny w Ewangelii, nie? Przypowieści o miłosiernym ojcu, o dobrym Samarytanie. One są takie jakby dobre w oczywisty sposób. Kochani, jestem przekonany, że te fragmenty są jeszcze lepsze. Dlatego, że one pokazują naprawdę grozę i konsekwencje grzechu. Pokazują naprawdę to, jakie grzech sieje spustoszenie i jakiej domaga się kary w człowieku. Tylko pokazuje cudowną nowinę. Jezus mówi, jeżeli tylko ktoś z was zechce przyjąć ode mnie ten dar, to ja tą krew przeleję za ciebie. To mówi, ktoś to musi zrobić. Nie da się zrobić tak, żeby tego się nie musiało zrobić. Ale ja to zrobię. I jeżeli tylko zechcesz, to ja to wezmę za ciebie. Jasne, trzeba zechcieć. Jeżeli nie, to spada to na ciebie. I to jest straszne.
dlatego że nie jesteśmy w stanie tego przetrwać. Ale Jezus mówi, daj mi to. Ja za ciebie tę krew, która musi być przelana, ja ją przeleję. Co to jest za nowina? Spróbujcie dzisiaj w takim kluczu pomyśleć o własnym złu, o własnych grzechach. Jednocześnie z taką pełną świadomością konsekwencji, które się z nimi wiążą, ale jednocześnie z tą propozycją Pana Jezusa, który mówi, dajcie to mi. Dajmy mu to, no bo sami to nie damy rady z tym. Mówiąc dosłownie, nie przeżyjemy.